musisz ustąpić tacie miejsca. Tata tutaj siedzi. No. Wyjazd, Kolbi. Dawaj. Super pies. Będziesz z nami? Siad. Dobry piesek. I tam się patrzymy. Dzień dobry. Witamy w kolejnym Q&A na naszym kanale. Ostatnie nasze Q&A było typowo wyjazdowe. Może tutaj też się pojawią takie elementy ewentualnie naszych planów kolejnych wyjazdów. A teraz chyba wrócimy sobie do takiego normalnego Q&A na co dzień. Kolbi? Co ty? Ty tu masz tyle energii? Dobra, to co? Zaczynamy. To zaczynamy. Standardowo pojawiło się wiele pytań, jak się poznaliśmy, gdzie studiuję, ile mamy lat i takie rzeczy. Ale oczywiście nie będziemy tego powtarzać w kółko, żeby nie było po prostu nudno. Także jeżeli Was interesują takie podstawowe rzeczy, zapraszamy do naszych poprzednich Q&A, o których o wszystkim mówimy. A teraz będziemy szukać w tych pytaniach takich pytań, których po prostu jeszcze nie było. Nie będę tutaj przebierać, tylko po kolei będę te pytanka czytać. Także pierwsze, kto w związku jest bardziej ekstrawertyczny lub towarzyski? Ekstrawertyk to jest taka osoba, która jest towarzyska? Tak. Okej, no to tak, to jak najbardziej ty jesteś taką takie osobą. Karteczki powinniśmy mieć. Ania, Michael. Tak, to zdecydowanie jestem ja. Ania jest typem domownika. Lubi domowe zacisze. I tak. Moje towarzystwo. Tak. Tak. No, ale... W sensie ja lubię się spotykać ze znajomymi, ale nie lubię w tak dużej częstotliwości jak Michael. Mam czasami tak, że na przykład Michael chciałby posiedzieć w domu, odpocząć, a ja go ciągnę, ej, zróbmy coś, poróbmy coś, zaprośmy kogoś i tak dalej. Ale rzeczywiście patrząc tak ogółem, to jestem takim typem, że lubię własne towarzystwo i towarzystwo Michaela i jakby tak. Nie potrzebuję tak częstych spotkań. Tak jak ty potrzebujesz częściej, żeby dokładnie. Się spotykać z przyjaciółmi. Jestem twoim przyjacielem, twoim mężczyzną. Wszystko w jednym masz. I twoją psiapsią. Dokładnie. To się wytnie, nie? To się wytnie. Zgadza się, jakby nie przeszkadza mi to. Ania jest wręcz złotą kobietą, bym powiedział. Chociaż czasami mamy sprzeczki, ale to jak każdy. Tak jest. Co urzekło Was w sobie najbardziej, że postanowiliście się spotkać? To jest dość ciężkie pytanie, bo czy nas coś takiego urzekło, że się postanowiliśmy spotkać? Jakby nie zamieniliśmy dużo zdań ze sobą. Tak, moje drugie zdanie było do Ani, spotkajmy się. Po prostu jakby nie miałem tutaj w zamiarze nie wiadomo ile pisać z Anią, tylko po prostu postawiłem jasno, spotkajmy się. I potem to już jakby samo poszło, tak? Tak, dlatego jakby nie było tak, że rozmawialiśmy ze sobą jakiś czas i coś nas urzekło, że postanowiliśmy się spotkać, tylko my najpierw postanowiliśmy się spotkać, a później coś nas urzekło. Tak. Ja pamiętam, jak szłam na to spotkanie, spotykaliśmy się w elektrowni po Wiśle i idąc, będąc jakieś tam kilkaset metrów od ciebie, patrzę, a on stoi i tak wyciąga ręce, że cześć i chce mnie przytulać. I to było takie fajne, że mnie tak przyjął od razu, jakbyśmy się znali już długo. Super. I się wtedy tak poczułam lepiej, że rzeczywiście to jest osoba, z którą można fajnie się gadać. Dlatego to mnie urzekło jako pierwsze, tak przy naszym spotkaniu. O, teraz już jakby jesteśmy powoli w temacie świąt, jakby widzicie już, że po prostu sklepy zapełniają się wszystkim, co świąteczne, co mnie bardzo cieszy i szczerze, że się już nie mogę doczekać, kiedy pójdę na te pierwsze zakupy. Więc pytanie odnośnie trochę tego, czy mamy już jakiś plan na Vlogmas? Jak najbardziej tak, mamy. Już teraz pierwszą podróż właśnie ogarniamy, jesteśmy w trakcie. I generalnie ja osobiście kocham grudzień, trochę odchodzę od Vlogmasów, bo jakby w grudniu w moim życiu najwięcej się działo. Ja zawsze miałem w grudniu urodziny. W grudniu ma w tym samym dniu moich urodzin moja mama ma urodziny. I jakby też były takie inne pomniejsze wydarzenia. Do tego teraz jeszcze doszła Ania i urodziny Ani. To już całkiem w ogóle grudzień jest pełen takich... Nasza rocznica jeszcze jest. Tak, jeszcze jest nasza rocznica. Dlatego grudzień jest takich pełen emocji, takich ekscytacji i kocham grudzień. Nigdy się go nie mogę doczekać. Znaczy zawsze się go nie mogę doczekać. Dlatego planów jest mnóstwo, odpowiadając na pytanie. I tutaj, no, między innymi nasze rodziny spotkają się w grudniu, moi drodzy, po raz pierwszy.
dlatego to też nie mogę się tego doczekać. Do tego dochodzi Vlogmas, to już całkiem jest po prostu... Na pewno będzie się bardzo, bardzo tak. dużo działo i to będzie taki mocno intensywny czas, ale damy radę. A z takich stricte planów na Vlogmas możemy Wam na razie zdradzić tyle, że Vlogmas będzie się pojawiał co drugi dzień, tak jak było to rok temu. Mhm. Może za rok spróbujemy z daily vlogami. Niestety teraz z moją uczelnią nie jesteśmy w stanie jakby pogodzić tak. tego, żeby codziennie pojawiał się film. Dlatego postaramy się zrobić to za rok, a w tym roku co drugi dzień zapraszamy do nas na Vlogmas. Zgadza się. Chociaż rok temu dodaliśmy, to był nasz pierwszy Vlogmas i dodaliśmy 10 vlogów. Tak, ja ale początkowo zaczynając, że co drugi dzień pojawiał się film i jakby trzymaliśmy tak? się tego mocno. Okay. Pod koniec już odpuściliśmy, jak już wyjechaliśmy do rodzinki. Do twojej mamy, tak, okej. Okay. Dobra, także będzie super. Będzie, obiecujemy. I może właśnie już zostając przy tych świętach, to pytanie tutaj było, jak spędzacie święta, u kogo? I co? Święta razem czy osobno? Święta oczywiście razem. Święta razem. Tak. I rok temu było tak, że pojechaliśmy z Michaelem do mojej mamy, spędziliśmy tam Wigilię, jeden dzień świąt, drugi dzień świąt, jakby cały czas byliśmy z moją rodzinką. Dlatego w tym roku zmiana. Do tak, mojej. Jedziemy do Nieczajnej, moi drodzy. Tak, też się tego nie mogę doczekać. W sumie babcia też za Kolbim już tęskni, czeka na niego. No i mamy taki plan, że pierwszy, oczywiście Wigilia i pierwszy dzień świąt spędzamy tam, w mojej miejscowości, a na drugi dzień pakujemy rodziców i lecimy do Warszawy i tu spotykamy się razem. Z moją mamą, tak. możliwe, że jeszcze z moim bratem, także naprawdę ten drugi dzień świąt będzie taki bardzo rodzinny, że będzie nas dużo i właśnie takie pierwsze spotkania, ale na pewno będzie cudownie i już się tego nie mogę doczekać. Tylko zawsze jest, nie wiem czy wy też tak macie, ale zawsze jesteśmy starsi, to mamy coraz większy problem z Sylwestrem. W ogóle nie mamy planów na Sylwestra i zawsze te plany jakby dochodzą do skutku kilka dni przed Sylwestrem. Nie wiem, czy wy też tak macie. Z roku na rok ten Sylwester już mnie tak nie cieszy, jak było to lata temu. Nie wiem czemu. Chcieliśmy w tym roku w ogóle na Sylwestra wyjechać. Już wiemy, że się nie uda, ale pomyślimy to za rok. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na Sylwestra, możecie nam dać znać, bo jakąś domówkę robicie, to da się stać. Tak, póki co po prostu jesteśmy sami ze sobą w domu. No nie wiem, pewnie się coś wymyśli, ale wiecie, tak. to jakby... A czyli też będą moi rodzice, może spędzimy to z moimi rodzicami, z twoim bratem też, który też chciał przyjechać do Warszawy i się zabawić. Także... Sylwestra z twoimi rodzicami, z moim bratem, to dość zimne połączenie ci powiem. Kolejne pytanie, czy planujemy jakieś wspólne wakacje i tu w sumie nawiązując do tego, że na Sylwestra w tym roku nie uda nam się wyjechać, to mamy zaplanowane już kilka wyjazdów. Taki jeden wyjazd będzie pod koniec stycznia, jeszcze tutaj Wam nie zdradzamy, gdzie tym razem lecimy, ale będzie przepięknie. Tyle tak, mogę Wam zdradzić. Zgadza się. Oczywiście to jest destynacja bardzo popularna w tym naszym czasie zimowym. Także ewentualnie możecie się domyślać i na pewno spełniamy marzenie sprzed roku, bo rok temu tak. mieliśmy jechać w bardzo podobne miejsce, jednak się nie udało i robimy to za 2 miesiące. Tak jest, jakby korzystamy z tego, że ja mam ferie i tak, tak przed moją pracą dyplomową, która już zbliża się wielkimi, wielkimi krokami, chcę się jeszcze wyrwać i po prostu nie myśleć o tym, że muszę się obronić, także przed samym rozpoczęciem drugiego semestru uciekamy do cudownego miejsca. Tak jest. Zaczęłam temat o mojej obronie. A jak będzie wyglądała praca dyplomowa Ani? Będzie wyglądała w taki sposób, że my piszemy pracę, która zawiera 30 stron. To jest chyba mniej niż normalna praca, prawda? Ty pisałeś więcej? Ja pisałem na 80, moja droga. No właśnie, więc my mamy pracę pisemną tylko na 30 stron, ale do tego dokładamy również projekt. Będzie to projekt prawdopodobnie mieszkania, chociaż ja wybrałam specjalizację wnętrza publiczne i jakby tej specjalizacji mi uczelnia nie utworzyła z tego względu, że było za mało chętnych. Teoretycznie, skoro jestem na home design, powinnam bronić się z mieszkania, jednak umożliwiła mi moja uczelnia to, że w związku z tym, że nie mam tej specjalizacji, mogę się obronić z wnętrza publicznego, a oni muszą mi w tym pomóc. Jakby dostanę po prostu dodatkową pomoc od jakiegoś nauczyciela, żeby trochę mi wytłumaczył, wiecie, tam przepisy i tak dalej. Więc jestem chyba na tyle ambitna, że to zrobię, ponieważ bardziej interesują mnie takie rzeczy i chciałabym się obronić może z jakiegoś hotelu albo z jakiejś galerii. Zobaczymy, jak to będzie, ale tak mniej więcej to będzie wyglądało. 30
stron pisemnej pracy plus stworzenie projektu wnętrza. Trzymam kciuki. Będzie dobrze. Ja mam tu jeszcze jedno fajne pytanie, dość ciężkie. Czy któryś z Was obawiało się kiedyś, że nie jest wystarczający dla drugiej osoby? I powiem Wam, że ja chyba miałam taką myśl przez chwilę po naszym pierwszym spotkaniu. Jak się spotkałam pierwszy raz z Michaelem i on tam trochę opowiadał o swoim życiu, co robi, jak to u niego wszystko wygląda, to potem wróciłam do domu i tak sobie myślę, że to nie jest chyba do końca moja bajka. W sensie, że żyjemy trochę na innych standardach, trochę czymś innym się zajmujemy. Ja wtedy mieszkałam w ogóle z koleżanką, jako taka studentka, pracując... No, też mieszkałam z kolegą. No tak, ale jakby wiesz, miałeś już ten taki świat internetu, którego ja totalnie nie znałam. No tak. Nikogo nie znałam z tego świata i tak i trochę... I to był bardzo duży plus one. I trochę się tego obawiałam, że jakby właśnie nie jest na tyle wystarczająca, że jakby mamy inne zainteresowania, jakby tak. Nie wiedziałam, czy będę potrafiła się wgrać w to twoje towarzystwo i w to wszystko. Aha. Więc miałam taką chwilową obawę, ale w sumie już po drugim, po trzecim spotkaniu jakby to wszystko zniknęło, bo zaczęliśmy się fajnie dogadywać, zaczęliśmy tak. Taki łapać fajny ze sobą kontakt, że no. Takie obawy po prostu poszły gdzieś tam w niepamięć. Zgadza się. No jakby po pewnym czasie tak się ze sobą zgraliśmy, że jakby już tworzymy taką jedność, nasze zainteresowania nagle zrobiły się wspólne, tak? Jakby nasza praca zrobiła się nasza wspólna. Nasza praca zrobiła się wspólna i naprawdę mega to doceniam, bo to jest naprawdę fajne uczucie widzieć też, jak tutaj Ania się rozwija również w tym kierunku i naprawdę no, mogę powiedzieć, że jestem z nas dumny. Tak, nie bójmy się siebie chwalić, teraz mam taką fajną kampanię. Tak, tak. A dlatego, czy był taki moment, jeszcze raz może ja odpowiem, czy obawiałem się, a czy może jak był jeszcze między nami kryzys, tak, pewnego razu, pewnego ponurego dnia, to być może też miałem taki moment zawahania, ale potem jakby wszystko się wyklarowało i już jest okej. Okay. Już jest super. Dobra, i kolejne pytanie brzmi, w ogóle lubię takie luźne pytania, jakby w tym Q&A jeszcze nie pojawiło się żadne trudne pytanie i dobrze, bo dzisiaj chyba nie mam do tego głowy, ale lubię takie właśnie, mam nadzieję, że wy też lubicie takie fajne, luźne pogadanki, dlatego kolejne pytanie będzie, uwaga, czy dbacie o dietę i ćwiczenia i dostaję mnóstwo wiadomości, jaką mam dietę z Anią i co ćwiczymy, znaczy tak, to się wstyd przyznawać w ogóle. To się wstyd przyznawać. Oczywiście, dobra, ja na tą siłownię pójdę, tak? I zrobię trening 2-3 razy w tygodniu, jednak by wiem, że nie daję z siebie 100%, chociaż to się niedługo zmieni. A co do diety, jakby odżywiamy się zdrowo, tak twierdzę. Moglibyśmy trochę bardziej, natomiast wydaje mi się, że ta dieta u nas jest naprawdę bardzo fajna, mamy ten balans, czasem sobie zjemy jakiegoś fast fooda, pozwolimy sobie na coś takiego bardziej tłuszczego, ale ogólnie jakby te 5 dni w tygodniu trzymamy tą michę, gotujemy i naprawdę jemy zdrowo. No tak, no. To tak, tylko że nie mamy stricte jakby ustalonej diety, jakiegoś takiego jadłospisu przez dietetyka, co powinniśmy jeść, czego nie powinniśmy, jakby sami sobie to ustalamy. Michael ćwiczy, ja nie ćwiczę niestety nic. A po tobie nie widać, żebyś nie ćwiczyła. Ja wiem, ale wiesz jak... To jest, każdy się pyta, o co ty robisz, że masz taką figurę i mieć się w... Nie lubię tego pytania, bo gdybym miała się czym pochwalić, to bym się wam pochwaliła i bym wam zdradziła mój sekret. A ja po prostu uwielbiam słodycze i siedzenie na kanapie. Ale chcę to zmienić, bo ja sama ze sobą czuję się lepiej, jak rzeczywiście się trochę poruszam. I chyba każdy tak ma, bo tu no nawet tak, chodzi, wiesz, że oczywiście. Nie tyle o sylwetkę, ale masz już tak w głowie, że o, zrobiłeś coś fajnego, tak. Poćwiczyłeś, poruszałeś się. My na dole tutaj mamy szarfy. Tak? I mamy ten, to takie studio stretchingowe i Ania przychodzi obok tego codziennie, zapisze się, pół roku później zapisze się. Ty też jesteś, tak jak mówiłaś, introwertyczką i ty się w ogóle wstydzisz iść na pierwsze spotkanie, widząc grupę osób. Bo chciałam iść na zajęcia indywidualne, a jak się okazało, że tam nie ma indywidualnych zajęć, tylko w grupie, to zrezygnowałam. Dobra, kolejne pytanko. W ogóle jest bardzo dużo pytań o Kolbiego. Chyba też macie pieski, też macie podobne problemy. I tutaj razem się z tym solidaryzujemy. Czy wasz piesek jest również lękliwy na spacerach? Czy tylko boi się sam zostać w domu? Szczerze mówiąc, to on jest inny na spacerach, a inny jest w domu, bo na spacerach to on jakby socjalizuje się z innymi psami, podbija do
praktycznie każdego psa. Jeden piesek da mu dojść do siebie, drugi go zbyje i oczywiście odwrotnie, jednemu pieskowi Kolbina tutaj podejść do siebie i jakby się z nim zakumplować, a innemu nie. A co do zostawania samemu w domu, to jakby teraz widzimy powoli, po tych lekach, które mu dajemy, że jest spokojniejszy, okej? Okay? I wydaje nam się, że to działa i jakby od dnia jutrzejszego, czyli 2 tygodnie od podania leków, już zaczynamy z nim normalnie ćwiczyć. Czyli zaczynamy od tego wychodzenia na 2 minuty, później 5, później 8, później 10. Także nie boi się psów, nie boi się ludzi, jest bardzo, bardzo towarzyski, no tylko boi się zostawać sam w domu. Si, ale mam nadzieję, że to zaraz zniwelujemy. A czy mamy taką nadzieję, bo widzimy, że już jest inny po lekach, jeszcze jak dodam ćwiczenia, no to już całkiem będzie lepiej. Trzymamy kciuki. Damy znać za miesiąc. I moi drodzy, kolejne pytanie brzmi, czy nawiązujemy nowe relacje? W sensie, że znajomości? No tak. Tak? Okej. Okay. To jak najbardziej tak nawiązujemy. Właśnie ostatnio nawet jak byliśmy w Nowym Jorku i w Miami, to spotkaliśmy naprawdę bardzo fajne osoby, z którymi mamy kontakt. Do teraz już widzieliśmy się z nimi kilka razy i to właśnie między innymi trochę dzięki nim właśnie robimy tę podróż końcówką stycznia. Tak, jeszcze to jest w ogóle fajne, tak. Że jakby my już myśleliśmy o tym, nie wiedząc, że oni też myślą o tym i w końcu tak rozmawiając ze sobą wyszło, że będziemy nawet w tym samym czasie tam. Dokładnie. Więc wiecie, to też fajnie, że jedziecie gdzieś razem we dwójkę, ale macie kogoś, z kim możecie się spotkać, z kim możecie pójść sobie na kolację. I to są też osoby, które już znają tamte rejony, bo już tam byli. Więc na pewno dla nas będzie łatwiej, że nam powiedzą co. Tak, dlatego jak najbardziej tak, nie zamykamy się jakby na tutaj inne relacje, inne znajomości. Ale też jakby też są takie, mamy też takich znajomych, którzy są po prostu również mało internetowi, bym powiedział. Tak. Jakby nie na każdym spotkaniu, wiecie, siedzimy, oznaczamy. Czasami też dostaję pytanie, czy na przykład, czy widuję się z chłopakami. No nie, jakby oczywiście, że widujemy się z chłopakami. Na każdym spotkaniu, nie wiem, oznaczamy się, czy jakby informujemy każdego, że siedzimy razem, tak? Tak. No. Pamiętajcie, że to, że wy nie widzicie, że my się z kimś widujemy, to nie znaczy, że my siedzimy zamknięci w domu sami ze sobą, bo tak totalnie nie jest. Po prostu to są czasami takie nasze prywatne wyjścia, gdzie nawet zapamiętamy o tych telefonach, że jakby nie byłoby problemem zrobić zdjęcie, o siedzimy na kolacji z tym. Tylko po prostu, jeżeli już raz na jakiś czas spotykamy się z kimś, z kim na przykład się dawno nie widzieliśmy, to totalnie nie myślimy o tym, żeby go oznaczyć na Instagramie i pokazać, gdzie siedzimy, tylko po prostu spędzamy czas ze sobą. Dokładnie, dokładnie tak. Także jak szukacie przyjaciół, to Kolm. Ja mam jeszcze tutaj jedno pytanie. Kiedy wymiana kolczyka w nosie, czy już jest zagojony? Proszę bardzo, kolczyka nie ma. Nie mówiłam to w sumie o tym, bo pokazywałam to tylko na Instagramie. Słuchajcie, przed pokazem, w dniu pokazu musiałam kolczyk ściągnąć. Ściągnęłam go rano i miałam go założyć od razu po pokazie, jednak nie miałam tam żadnych takich specyfików, żeby po prostu odkazić sobie to wszystko i go włożyć. I tego nie zrobiłam. I następnego dnia, kiedy próbowałam go włożyć, myślałam, że nie trafiam w dziurkę. Okazało się, pojechałam do piercerki, okazało się, że dziurka po prostu zarosła. Nawet nie wiedziałam, że tak szybko może dziurka zarosnąć, ale zarosła, za miesiąc mogę przekuwać jeszcze raz, ale szczerze, czy to zrobię, nie wiem. To było tak chyba moje widzimy się na wakacje. Jakby nie jest mi przykro z powodu tego, że go już nie mam. A czy ja się już przyzwyczaiłem, tak? Bo tak, na początku też. Ja byłem trochę sceptyczny do tego, ale jakby jeżeli to miało się sprawić szczęście i frajdy, to jak najbardziej rób to. No. A teraz zastanawiamy się nad kolejnym twoim wymysłem, który będzie w sumie za tydzień. To pokażemy wam. I znowu posypią się komentarze, o nie, po co to zrobiłaś? A to już jest nieodwracalne. Nie chcesz powiedzieć? Nie, na pewno? Niespodzianka, co Ania wymyśliła w zamian za kolczyka. Nie no, powiem wam, że jak patrzę sobie na jakieś tam zdjęcia, czy coś, podobał mi się ten kolczyk. I gdyby nie było tak, że trzeba znowu czekać, aż to się wygoi, to się paprze, coś tam, to może i bym go przebiła. Ale nie chcę mi się znowu bawić, nie chcę mi się tam myśleć, czy ja mogę spać na tej stronie, czy nie.
Kiedyś może do niego wrócę, póki co zostaje bez kolczyka, więc to jest dobra wiadomość dla osób, które mówiły, że okropnie w nim wyglądam. Hashtag mama twoja. Tak. No więc co, może to na tyle na dzisiaj? Tak, na dzisiaj to tyle. Dziękujemy Wam bardzo za Q&A i widzimy się już w kolejnym vlogu niebawem. Także buziaki. Ciao. Pa, pa.